Siemanko moje gołąbki, tak szybko co u mnie. Wanna wpadła do pokoju. Tak to wygląda. Słuchajcie, troszeczkę się brałem za szpachlowanie. Wszystko wyszpachlowałem. Siatki ponakładałem. Także jest zabezpieczone. No i teraz walczę z tym. Z bidetem. Cokolwiek próbuję tutaj zrobić, zaraz pakuły nakręcę, kraniki wkręcę, no i fizycznie muszę to podłączyć. Powiem wam, że się bardzo mocno męczę z tym, z tego względu, bo w tym gównie jest bardzo mała dziura. Ten bidet ma naprawdę małą dziurę. Jak oglądałem inne, to były o głowę lepsze, bo mają o wiele większe wycięcie i wszystko można zmieścić. Tutaj jest tak mała, że nie wiem, zastanawiam się, czy kątówką to gdzieś nie ponacinać. Trochę bym to osłabił. Nie wiem, co zrobię. Nic mi się nie mieści. Na razie przewody podałem trochę niżej. Z odpływem tutaj powiem wam, że mam problem. Od razu wam pokażę. Ta rura się tutaj nie mieści. Zobaczcie, fizycznie powinna być między to a to. O, tutaj, ponieważ ten kołnierz powinien wisieć jakby na tym haczyku. Tutaj od dołu powinno go tak trzymać. Rozumiecie, o co chodzi? A to powinno być wyżej wtedy, nie? I takie kolanko się powinno otworzyć i tam powinno być w rurę podłączone. Ale fizycznie się nic nie mieści, bo to, żeby się zmieściło w dziurę, te dwa, to trzeba było mocno przybliżyć do siebie. Teraz to musi iść fizycznie tutaj niżej. No i mam problem, nie? No ale na razie cały czas kombinuję. Patrzę, sprawdzam, jak będzie dobrze i po prostu działam. No dobra, co do następnej wrzuty. Słuchajcie, tak szybciutko tylko powiem, bo jest już 23 zaraz. Od czego by to zacząć? Od tego bym zaczął, z chęcią wam powiem, że dzisiaj bym w ogóle budował całkiem inaczej. Jestem mega wkur. Na to wszystko. Zły jestem. Cały dzień opieprzałem jeden bidecik, powiem wam. A tu rureczka brakuje, a tu to, a tu tamto, a tu wyciąć, a tu odsunąć, a tu wiecie... Naprawdę szkoda opowiadać. Miałem robić gładzie. Gładzie nie są zrobione. O 2 cm, słuchajcie, stelaż ucieka w ogóle, nie? Także dzwoniłem do Wojtasa, do mojego ziomka, co tu zrobić. Powiedział, że mogę zaryzykować i sam mogę to zacząć naprawiać, ale to wszędzie muszę wszystkie kąty połapać na nowo, MP-kiem narzucić i tak dalej, i tak dalej. Także powiem wam, że poczekam na ziomeczka, aż przyjedzie i mi pomoże. No co, no bidet jak to bidet. Założony jest bidecik, ale po co mi ten bidet? Powiem wam, po co mi ten bidet. Nie zakładajcie bidetu, chyba szkoda kasy w ogóle. Wiecie, tutaj był problem tego, że to był bidet z odzysku, nie? To tak, że w końcu, jak się okazało, to, słuchajcie, jak było założone, no to ma tylko kapselek, taką zaślepkę, nie? Jak było, słuchajcie, założone to, to się okazało, że z tego się leje. A kupiłem bidet z tym, no to rozkręciłem, słuchajcie, a tam nawet uszczelek nie było, bo to wiecie, jak w tym Leroyu było, że tylko w Leroyu czy w Castoramie, już nawet nie pamiętam, że to, słuchajcie, z demontażu jest, nie? Także skręcili na sztukę, uszczelek nie dali, człowiek to kupił, a to już wszystko leci, trzeba było pojechać po korek, wywalić 70 zł na głupi korek, słuchajcie, i tyle z tego wszystkiego było. Kompletowanie, sranie w banie i to jest wszystko. Nie bierzcie żadnych z wystawek, żadnych gówien nie bierzcie z wystawek. Bierzcie normalnie w kartonie, gdzie jest instrukcja, gdzie jest, słuchajcie, wszystko, wiecie, każda uszczelka i tak dalej, a tu kompletowania od groma, żeby to działało, to szkoda mojego czasu i moich nerwów było, powiem wam. No co, no i jest podłączone, działa, to fizycznie jutro i tak będę musiał to wszystko zwalać i budować stelaż, wiecie, o co chodzi. Także cały dzień zmarnowany po to, żeby zobaczyć, czy to w ogóle działa, czy tam wszystko się zgadza, czy nigdzie nie będzie lecieć i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie? Słabe, powiem wam, słabe. No już mi się nie chce mi się już normalnie dotykać tej zesranej łazienki, nie? Nie wiem, dobra, dzisiaj przekaz taki kijowy, no bo cały dzień poświęciłem na to,
I wiecie, jak to jest. Burdel na chacie. Nie budujcie w ogóle domu. Zacznijcie w ogóle, jak robicie, to zacznijcie faktycznie od tych łazienek już, żeby było na gotowo. Ja tu odwaliłem takiego babola, że dzisiaj przyznaję wszystkim rację, kto mi pisał, zrób łazienkę, zacznij od łazienki, a ja się śmiałem w duchu. Mówię, jakiej łazienki? Łazienka pójdzie na koniec, raz, dwa ogarnę i będzie spokój, nie? A teraz wiecie, jak to jest. Jest burdel, syf, wystawiać wannę, stawiać wannę, do tego po tych czystych schodach, wszędzie jakieś rgipsy jeszcze stojące, wszędzie brudno, wali się po tej podłodze czystej, kurcze, wiecie, o co chodzi, rysuje się, a tu jeszcze spokojnie, tu jeszcze dopiero będą cyrki, no bo tu będzie jeszcze szlifowanie, wlecą gładzie, kafelki, klej, płytki docinać. Tu jeszcze będą takie cyrki, że będę miał dosyć. Już mam dosyć tak naprawdę tego wszystkiego. Już powiedziałem dzisiaj, że żałuję, że się w ogóle budowałem. Już mam takiego nerwa, że... A niby dom, ale powiem wam, że... Dzisiaj bym cofnął czas, to bym trochę inaczej rozegrał. Wiem, może już to mówiłem, ale... Ale tak czuję. Nie jest mi do śmiechu. To jest dobra mina do bardzo złej gry w tej chwili i tyle w temacie. No dobra, to kończę na dzisiaj. Idę się zrelaksować i do następnego dnia. Cześć, trzymajcie się. Od czego tu zacząć w ten nowy dzień? Słuchajcie, jak widzieliście wczoraj jak narzekałem na ten bidet, po prostu nie wytrzymałem napięcia, musiałem normalnie wyszczelić kamerę, odpalić na stan momentowy, jaki czuję. I teraz wam powiem, że dzisiaj cały dzień odpoczywała moja głowa. Nic dzisiaj nie robiłem. Odpocząłem psychicznie od tego domu w ogóle. No i co? Przyszła noc, słuchajcie, i działam. Zobaczcie, widzicie ją w nocy w całej okazałości. Ona bardzo mocno jakby leci, faluje. Widać zresztą pod te światła smogowe, nie ma co ukrywać. Wyjęłam rury, rynny spustowe, czy jak to tam się nazywa, czy rury spustowe z każdej strony. Odkręcam teraz wszystkie gniazdka. Jutro będę odkręcał całą elewację, znaczy wszystkie światła na elewacji. I generalnie będziemy ruszać, słuchajcie, kamieniem. I od razu mówię tak. Od razu mówię tak, że za dużo mi nie pomogliście, bo się pytałem was, prosiłem was, wszystkich znawców, kto mnie tylko ogląda, czy ta elewacja będzie lecieć pod kamieniem 2 mm. I tak jak po prostu w głowie namieszaliście, tak już niestety nie mogę się was pytać, bo to jest trochę bez sensu. Jedni, że poleci, druga, że będzie idealnie, trzeci, że mam zmienić lampy, także... Każdy na swoją stronę jakby mówił, nikt mi nic nie pomógł, nie powiedział konkretnie, że będzie lecieć przez maruj, szkoda pieniędzy. Ja nie mam takiej wiedzy, nie jestem żadnym budowlancem, ale z tego co widzę, słuchajcie, no to takie wrzery jak tutaj są między kapinosem a tym, no to brakuje bardzo dużo. Także urabiam zaraz klej, zobaczcie, tutaj brakuje, no nie wiem, nawet 3 mm z tego co widzę. Ciężko mi to powiedzieć, no jest tak dziurka na 3 mm. Chcę to wygładzić, nie wiem czy czasem nie zrobię następnej linii, ciężko mi to powiedzieć, ale na przykład gdzieś tu była taka większa dziura, no tutaj, albo to moja fanaberia, mój wzrok, ja nie wiem, słuchajcie, ogólnie chcę urobić kleju, nie, no to jest tu, nie, tu jest największa japa, widać ją tak. I się boję, że kamień wejdzie i zrobi taką łódkę. Tak czy siak, zacieram to klejem, później robię strukturę, bo ruszamy z elewacją. Odkręcam wszystkie gniazdka i już nie będzie odwrotu. Słuchajcie, nie poprawiam tej ściany. Zobaczcie, jak ona wygląda pod światło, bo na pewno w kamerze teraz bardzo dobrze widać, jak się zrobi tak pod skosem. To musi być widać i po prostu teraz się okaże, czy kamień to wszystko jakby wyrówna. Czy kamień typowo wejdzie w te dziury i no i będzie wszystko widać tak jak widać. Ja nie mam takiej wiedzy, ale na pewno będę miał i będę się uczył na swoich pieniądzach, także zobaczymy jak finalnie wyjdzie. Dobra, odkręcam kontakty. To co zresztą mój elektryk powiedział, Emil, to nie ma sensu zakładanie wszystkiego na gotowo, jak ty to zaraz będziesz ściągał. No i 8 lamp do ściągnięcia, 4 kontakty, przepraszam, 10 lamp, bo jeszcze są z przodu. Z tamtej już ściągnęłem, czyli 14 lamp z elewacji do zwalenia było ogólnie. I tak to wygląda, słuchajcie. I ja ten odcinek... No dobra, pokażę wam jeszcze, jak będę
kleju, żebyście widzieli, co ja tutaj napaćkałem, żebyście widzieli tą linię w sumie. I wtedy zobaczymy przy kamieniu, czy ona jeszcze będzie widoczna przy tej strukturze całej. Także prąd jest cały wyłączony. Dobra, rozbieram. To na tyle do następnej wrzuty. Dla zasady robię wszystkie zdjęcia, mimo to, że są tylko trzy kabelki. Wiecie, jak to jest później tyle materiału połączyć. Bezpieczniki wyłączone, kable będą zaizolowane i puszeczka będzie włożona, znaczy kapselek. To na tyle tej wrzuty. Siema, jak widzicie, równam dół, także taka wrzuteczka tylko dla was.
Tak to wygląda. To na tyle tej wrzuty. Kochani, to na tyle tego filmu. Skończyłem. Pokażę wam jutro w dzień, jak to wyszło finalnie. Tak to jest zaklejone. Myślę, że uzyskałem jakąś tam linię lepszą niż było. Pokażę wam, tak przejdę. Chociaż tego łączenia się boję, nie? Powiem wam, że... No ale dziury są pokryte od kapinosa w dół. Wiadomo, że tu jest dużo do życzenia, daje to. Tak to wygląda. Pokazuję wam, żebyście widzieli, co kamień zrobi z elewacją, czy wyprowadzi, czy nie wyprowadzi. To wolę wam to od razu pokazać wszystko, żebyście wiedzieli, jak swoje elewacje byście robili. Tak to wszystko wygląda. Pokażę wam jeszcze tamtą stronę, żebym tylko się gdzieś nie uderzył, bo nic nie widzę. Ciemno. Dobra. Tak, tutaj troszeczkę niżej. No ta to jest w ogóle już tragedia. Tragedią pogania, nie? Tak to wygląda. Nie wiem, jak to widać. Ale naprawdę powiem wam, że okropnie, nie? A tu moja robota. Ciężko tak pokazać. Musiałbym wziąć halogen i wam pokazać. No dobra, to na tyle, co mogę wam powiedzieć. Słuchajcie, wiem, że cała Polska czeka na to, co się wydarzy. Co będzie, to będzie. Mam nadzieję, że płakać nie będę. To znaczy, płakać fizycznie nie mogę. Nawet nie będzie wyglądać jak tak, jak to teraz. Dobra, to na tyle. Jutro w następnym filmie zobaczycie, jak to wyszło po CR-sicie. Ściągam lampy i w końcu, słuchajcie, jedziemy to. Jak już to zatrzemy, będę jechał podbitkę i będzie jechana od razu odpływy i kostka brukowa. Wyszło 160 metrów kwadratowych. Wcale niedużo. Opaseczki dwie. Taras jest zmniejszony i przód nie jest cały zrobiony. Jest tylko jakby szerokość budynku. Dobra, to na tyle. Do następnego filmu. Cześć. Trzymajcie kciuki, żeby nie było lipy. A tutaj jeszcze wrzutka, jak sobie wyłączę halogen w kamerze. Tak to wygląda przy lampie smugowej. Teraz tu włączę. O, zobaczcie, kupiłem taczkę. Taczka stoi. Nówka Funfel z czerwoną felą. I tu też teraz wyłączę. Sorki, halogen się, ten stroboskop się włączył. A tak to wygląda. Taka siła halogenów jest, słuchajcie, znaczy tych, wiecie, świateł smugowych. No pokazuję, żebyście widzieli po prostu, czy kamień to wyprowadzi, czy nie wyprowadzi. Wiem, że nie ma takich filmów na internecie. Ludzie chowają swoje elewacje. Nie chcą się takim czymś dzielić, no bo też w sumie nie ma czym. Tu jest moje pokleju. Nie wiem, czy coś będzie widać. W sumie to jest nisko to. Może nic nie będzie widać. No dobra. Taka wrzuta, hej.